Typową przyczyną kolki jest kamień moczowy przemieszczający się z nerki do pęcherza moczowego. Zobacz. Budowa i czynność układu moczowego. Zwykle jest to bardzo silny ból, który pojawia się nagle. Umiejscowiony jest w prawym lub lewym boku, chociaż niekiedy trudno określić stronę, po której występuje, a początkowo jest nawet odczuwany jako ból brzucha. Ból kolkowy może promieniować w dół, do pachwiny i krocza, zwłaszcza w późniejszych okresach, gdy kamień jest bliżej pęcherza. Może też okresowo słabnąć, czy ustępować, aby po jakimś czasie znów się nasilić lub powrócić. Bólowi towarzyszą czasem nudności i wymioty. Kolka nerkowa może utrzymywać się nawet kilka dni i mija w momencie, gdy kamień wpadnie do pęcherza moczowego, skąd może zostać wydalony na zewnątrz. Popularny termin urodzić kamień